Oj, bardzo często. Co się z tym wiąże? Była kiedyś taka historia, byliśmy na... Znaczy, przedstawię też tą drugą osobę, jest Marcin Kabat, zbieg okoliczności, to samo imię, to samo nazwisko, ta sama data, rok urodzenia, wybrał tą samą dyscyplinę sportu, ta sama kategoria wagowa, no i była taka historia, pojechaliśmy na Mistrzostwa Europy do Szwajcarii, on był z Poznania, inny klub, na miejscu patrzę na listach startowych, że jestem wykreślony. No i teraz co się stało? No i po prostu wyszła taka sytuacja, że oni myśleli, że było zdublowane, tylko gdzieś tam pomylili się w nazwie klubu, musieliśmy to odkręcać, bo było z dowodami do nich chodzić, oni nie mogli zrozumieć, że jest taka druga osoba, musieliśmy przynieść ja dowód, on dowód, dopiero gdzieś tam wróciłem na listy, ale tak, często gdzieś tam dostaję nawet wiadomości, widzę, że on tam organizuje jakieś treningi, ja dostaję wiadomości, gdzie to jest, czy coś, także no... Mylą jest. Obejrzałem nawet walkę Marcin Kabat versus Marcin Kabat. Tak, spotkaliśmy się 3 razy na zawodach, pierwszy raz tutaj w Pile. Były zawody organizowane, też wtedy pamiętam fajnie, spotkaliśmy się w finale, walka o złoty medal i wtedy speaker zapowiadający walkę też fajnie to zrobił, bo wyczytał walka finałowa Marcin Kabat i tu już mogę powiedzieć, że wygra Marcin Kabat i dopiero drugą osobę wyczytał. Dwie, zaczynałem od judo, 9 lat miałem, kiedy rodzice zapisali mnie na trening judo. Po 15 latach w Pile pojawiło się brazylijskie jiu-jitsu i automatycznie zmieniłem sport. Dlaczego? Z tego względu nie, że judo się znudziło, tylko w Pile jakby przestałem się rozwijać, zostałem jednym z najstarszych zawodników w Pile, wszyscy starsi uciekali do większych miast, do pracy, na studia, do innych klubów. Ja jako najstarszy, bardziej doświadczony zostałem, przychodzili młodzi zawodnicy, z którymi po prostu nie mógłbym się dalej rozwijać, bo przepaść wiedzy, doświadczenia była. Pojawiło się brazylijskie jiu-jitsu i bardzo szybko to wykorzystałem. Nie, rodzice zaprowadzili mnie z tego względu, że byłem bardzo ruchliwym dzieckiem. Byłeś takim łobuzem? Nie, łobuzem nie, tylko dużo energii. No i gdzieś to wyładować. I wiadomo, no pierwsze takie zajęcie, 9-letni chłopak, to nigdzie w głowie nie było, że to jest to, co chcę robić, że ja chcę gdzieś tam startować na zawodach. To było w formie zabawy. My na treningach, pierwszych treningach mieliśmy organizowane różne zabawy, gdzieś się biegało, robiło przewroty i w czasie tych zabaw, gdzie myślało się, że tylko biegamy z rówieśnikami, uczyliśmy się różnych elementów, przewrotów, innych jakichś tam właśnie technik, o których nie mieliśmy świadomości. Także no na początku to była tylko i wyłącznie zabawa. Ale tak, trochę mi to zajęło, musiałem się trochę przemęczyć. Minus był taki, że to, co w judo się robiło, żeby było bezpieczne, w brazylijskim jiu-jitsu przeszkadzało, właśnie na odwrót, czyli nawyki, które nabyłem przez 15 lat judo, przeszkadzały mi w jiu-jitsu i musiałem się ich pozbyć. No, potrwało to, kurczę, z półtora roku, aż przestawiłem się zupełnie na taki styl brazylijskiego jiu-jitsu. Nie masz dzisiaj takich odruchów, które by tam jeszcze gdzieś z tego judo coś miały? Nie zapominasz się? Nie, tych złych, które gdzieś tam mogą zaszkodzić, nie ma. Już myślę, że jestem w pełni zawodnikiem brazylijskiego jiu-jitsu. Elementy judo oczywiście są, bo jest dużo podobnych elementów, podobnych technik, ale jeżeli chodzi o te złe techniki, złe nawyki, to już pozbyłem się ich zupełnie. Teraz tak, aczkolwiek no, pierwszą moją walkę, którą stoczyłem, i to było też tutaj w Pile, MMA oczywiście, no stres był tak straszny, że no sala była cała zapełniona i tak naprawdę po walce nie pamiętałem, nie pamiętałem nic, tak jakbym toczył walkę na pustej hali, zero publiczności, zero tłumu, zero narożnika, także stres był naprawdę wielki, taki paraliżujący. Teraz już nie ma tego, z tym stresem się człowiek przyzwyczaja. Ten stres teraz jest taki, który napędza, bardziej pobudza. I teraz tak naprawdę jak toczę walki, to słychać publiczność, słychać narożnik, słychać podpowiedzi. W domu wiadomo o tyle fajnie, że... Że żona też cię bije. Moja żona też trenuje, także no problemu w domu nie ma, jak są, to wyjaśniamy sobie na macie.
Żona potwierdza? Wydaje mi się, że to automatycznie przychodzi z czasem, z ilością stoczonych walk, że ta głowa sama się wycisza. Na pewno jest to dość trudny okres przygotowawczy do walk. Wymaga dużo wysiłku, już nawet nie tego fizycznego, ale psychicznego, dochodzi dieta, bo zawsze gdzieś tam musimy te kilogramy zgubić. Ale mówię, tak jak mówię, automatycznie już gdzieś ta głowa się wycisza, nie potrzebuję jakichś dodatkowych tam metod, po prostu no jestem mega bardzo skupiony na walce i to mi dużo pozwala wyciszyć się i skupić na tej jednej rzeczy. A zdarzyło ci się w trakcie walki rozproszyć? Nie, chyba takich rzeczy nie było. Jest naprawdę totalne skupienie i tylko walka wtedy w głowie. Adrenalina podczas walki, uwierzcie mi, jest taka, że tych ciosów, znaczy my je czujemy, ciało je bardziej czuje, czy tam głowa, zamroczenie, ale nie czujemy bólu. Tak naprawdę dwa dni, jeden dzień po walce dopiero wszystko zaczynamy czuć. No miałem taką sytuację, walczyłem w Ełku, niestety przegrałem wtedy tą walkę o pasy i federacji. Dość mocno mnie przeciwnik okopywał moją nogę, no i wracaliśmy samochodem z tego Ełku, ta noga bolała, no ale wiadomo, przyjęło się parę kopnięć, ta noga boli. Po dwóch dniach ja już tą nogą nie mogłem ruszać, pojechaliśmy do szpitala, okazało się, że noga jest złamana, także no dwa dni przewalczyłem walkę ze złamaną nogą, dwa dni dopiero później gdzieś tam dotarło, że jest złamana noga. Także... A nie czułeś, kiedy chodzisz? Znaczy no bolała, no ale to każdy dostanie kopnięcie mocniejsze, no to ta noga boli, tak? No nie był to taki ból, żebym pomyślał, że jest noga złamana, ale tak jak mówiłem, no jest taka adrenalina w walce, że tego bólu się nie czuję, on przychodzi dopiero po dwóch dniach. No na pewno jest cały dzień odpoczynku, bo cały okres przygotowawczy do walk, do zawodów jest dość ciężki, intensywny. Po walce no jest to duży wysiłek, nawet jeżeli te walki są szybko wygrane, bo tam gdzieś w pierwszej rundzie i nie ma się obrażeń, to cały okres przygotowawczy sprawia, że jesteśmy bardzo zmęczeni, więc naprawdę totalnie po prostu odcinam się na dwa dni od jakichś tam obowiązków. Każda przegrana walka na pewno boli, porażka jest gorzka i nikt tego nie lubi. No ale w sporcie czy w życiu nie ma czegoś takiego, że tylko wygrywamy. No, nie, jest fajne powiedzenie, że nie przegrywa tylko ten, kto nie walczy. Jakoś bardzo nie załamuje się. Na pewno jest ten chwilowy smutek, jakieś tam rozgoryczenie, ale to jest tylko chwilowe, pod wpływem emocji zaraz po walce. No, przegrana walka tak naprawdę daje nam... Z przegranej walce możemy wyciągnąć więcej wniosków niż z wygranej. Ja to czuję po sobie, bo jeżeli ja oglądam sobie teraz jakieś moje walki, które wygrałem, to ja tych walk nie analizuję. Ja wiem, że tą walkę wygrałem i nie analizuję tego, czy gdzieś tam na początku zrobiłem błąd, że mogłem zrobić inaczej. Odwrotnie z przegranymi walkami. Jak się ogląda przegraną walkę, wiem, że tą walkę przegrałem i widzę jakąś sytuację, która zdarzyła się na początku rundy, to od razu sobie analizuję, że mogłem to zrobić inaczej, mogło potoczyć się to w drugą stronę. Także no, przegrane walki na pewno dają więcej do myślenia, wyciągamy z nich wnioski. Ja uważam, że jeżeli właśnie wyciągamy wnioski z przegranej walki, to jest po prostu tylko przegrana walka, a nie nasza własna porażka. Gorzej, jak ktoś przegrywa walkę i zupełnie się załamuje, odechciewa mu się trenować czy dalej walczyć, no to wtedy można traktować jako wielką porażkę. Dużo jest takich ludzi, no dużo znam też u siebie, takich zawodników miałem. No tak naprawdę trzeba to przeboleć, wmówić sobie samemu, jak już się nie chce słuchać tam osób bardziej doświadczonych z boku, które tłumaczą, że to jest normalne, że trzeba z tym do tego się przyzwyczaić, że no to jest jedna porażka, przegrana jedna mała bitwa, ale nie cała wojna. A zdarzyło ci się walczyć o zawodnika? O to, żeby został? Żeby nie rzucał? Ja bardzo często motywuję moich zawodników, bo brazylijskie jiu-jitsu jest takie, że naprawdę na początku jak się przyjdzie jest mega ciężko, dużo ludzi przychodzi, bo gdzieś tam w telewizji zobaczy walkę i myślą, że jest łatwy sport. No, wymaga dużo wysiłku, dużo osób rezygnuje właśnie na początku, bo jest im ciężko, bo oni nie znają technik, brakuje im kondycji, siły i ja bardzo często właśnie
do takich zawodników staram się dotrzeć, gdzieś tam w jaki sposób? Mam jakiegoś nowego zawodnika, widzę, no, fajnie zaczyna chodzić, trenować i po miesiącu nagle przestaje przychodzić na treningi, no staram się z nim kontaktować przez Facebooka, dlatego też mam cały czas włączonego. Nie, no przemiał ludzi u mnie w klubie strasznie duży, także no nieraz jest tak, że trenują zawodnicy i jeszcze dobrze ich nie rozpoznaję po imionach, po nazwiskach, także gdzieś tam na Facebooku odszukuję, piszę, co się dzieje, no, interesuję się tym i staram się, żeby po prostu tak szybko nie rezygnowali, bo to jest najgorsze, co może być na początku, zrezygnować. Najmłodszy zawodnik ma 16 lat. Mam jednego zawodnika 16-letniego i zawodniczkę, z tym, że to nie jest limit w klubie, bo bardzo często dzwonią do mnie, rodzice dzwonią i mówią, że mają 10-12-letniego chłopca, czy tam syna, córkę. Ja nigdy nie mówię, że nie mogą przyjść, bo są za młodzi, jest z tym, że po prostu zaznaczam, że jeżeli ktoś mi przyprowadzi do mnie do klubu 10-letniego chłopaka, to on po prostu nie będzie miał z kim za bardzo trenować. Bo chyba, że przyprowadzą dwóch. Dlatego zawsze mówię, że najlepiej kolegę czy coś, no bo jednak różnica wieku, wagi i taki mniejszy chłopak ciężko będzie mógł cokolwiek na takim treningu zrobić. Jak ja zaczynałem judo, to chyba było zupełnie inaczej. Teraz przychodzą zawodnicy, przychodzą młodzi ludzie na trening i często jest tak, przeważnie jest tak, że nie potrafią jakby nawet podstawowych takich rzeczy zrobić, które na WF-ie są robione. Myślę, że też to jest spowodowane tym, w jakiej teraz żyjemy erze internetu, telewizji. Bardzo często do mnie rodzice dzwonią, że mają takie właśnie osoby i chcą, żeby oderwały się od tego internetu. A kiedyś było inaczej, teraz jak ja zaczynałem trenować i w szkole dostałem złą ocenę, to ja dostawałem karę, że nie pójdę na trening. Jak ja któregoś dnia nie chciałem iść na trening, to mi ojciec mówił, że w takim razie przestaje płacić, skoro ja nie chcę trenować. No teraz jest inaczej, dzieciaki dostają karę, że nie mogą wejść na laptopa czy tam grać. I też widać po tym, jak ci młodzi ludzie trenują, że nie ma takiej jakby systematyczności, że rodzice tego nie pilnują też. Zapłacą tam za ten karnet i widać jakby nie interesują się tym, czy ten dzieciak wykorzystuje w 100% ten karnet, czy przyjedzie dwa razy w miesiącu. Nie, poza matą nie. Może po prostu nie skupiam się też na tym, bo wydaje mi się, że też nie powinno się jakby na siłę namawiać, że do trenowania, bo to raczej też nic nie będzie skutkowało, jeżeli ktoś będzie przychodził na siłę, bo tam ktoś mu każe, rodzice czy coś. Także ja jakby nigdy nawet nie miałem takiej sytuacji, żeby spotkać kogoś gdzieś i zaprosić na matę, na treningi. No. Każda dyscyplina sportu, uprawianie jakiegokolwiek sportu, to jest jeden wielki plus dla młodych ludzi. No, w takich klubach sportowych na pewno, tak jak tutaj mówiłeś, kształtuje się charakter, jest dyscyplina, no przede wszystkim dla zdrowia, tak? Ktoś, kto zaczyna trenować i zaczyna mu się ten sport podobać, to zupełnie inaczej podchodzi do typu do odżywiania się, czyli gdzieś tam też się pilnuje tych zdrowych, niezdrowych rzeczy. Tak jak mówiłem, na pewno charakter się kształtuje, no w sportach walki musi to być, to jest podstawa, trzeba być tym twardzielem tak zwanym. Przenosi się to na życie takie codzienne, na przyszłą pracę, na szkołę? Wydaje mi się, że tak, no ktoś, kto wyrobi sobie w klubie sportowym charakter, to na pewno podejmowanie decyzji będzie przychodziło mu łatwiej, będzie pewny siebie i to na pewno będzie się przekładało na życie zawodowe w pracy, czy robienie właśnie kariery gdzieś tam w firmie. Szukają bardziej przygody, czy szukają nie, pomocy? Nie, no, są osoby starsze, po 30, które przychodzą i widać, że nie przychodzą tylko po to, żeby, nie wiem, podnieść sobie kondycję, bo wklęcają się w jiu-jitsu, walczą na zawodach. A jiu-jitsu jest takim sportem, że jest ono dla każdego dla każdego to w sensie takim, że właśnie jeżeli ktoś nigdy wcześniej nic nie robił, to jest w stanie przejść w wieku 20-30 lat i naprawdę szybko się rozwinąć.
bo są inne dyscypliny sportu, gdzie ciężko później w późniejszym wieku wyrobić sobie nawyk, a jiu-jitsu jest takie, że nieważne jaki wiek, to możemy naprawdę szybko się rozwinąć. Myślę, że tak, bo dla osoby, która jest aktywna sportowo, taka przerwa spowodowana no, jakimś tam wypadkiem, urazem, no wydaje mi się, że jest trudna mi, bo strasznie tęskniłem za ruchem, głowa tęskniła, ciało tęskniło. No i myślę, że treningi u Marcina i całej ekipy Gold Teamu dużo mi dały, przede wszystkim fajna atmosfera, no wpłynęło to na mnie tak, że działało po prostu motywacyjnie, chciało się wstać z tego łóżka, iść na trening, nie zawieść i Marcina i resztę ekipy. I siebie? Tak, myślę, że tak. Ale jeśli jest fajna drużyna, to działa to tak, że trenuje się dla siebie i dla innych, żeby pomóc im w treningach. Oczywiście no ja tam służyłem najczęściej jako ten, który był poddawany na 20 różnych sposobów. No ale myślę, że to każdemu się przyda. No, mi się przydało bardzo i myślę, że mogę to śmiało polecić każdemu. No tak, jestem taką osobą, że lubię wyzwania. Jeżeli się już czegoś podejmę, no to bardzo uparcie do tego dążę. Tak się stało też z moim pierwszym półmaratonem. Wiadomo, przygotowując się do zawodów, do walk, ja bardzo często biegałem, żeby poprawiać kondycję. Były to dystanse tam 5-10 km, nigdy więcej nie przebiegłem. Któregoś dnia siedziałem na Facebooku znowu i pojawiło mi się, że ruszyły zapisy do półmaratonu i stwierdziłem, kurczę, wystartuję. Zapisałem się i gdzieś tam miałem motywację, żeby przygotowywać się do tego. Wystartowałem, mam już dzisiaj ze sobą 4 półmaratony. Później właśnie u mnie w klubie pojawił się Marcin i któregoś dnia mówił, że organizuje koleżeński triatlon tutaj w Pile, drugą edycję, żebym wystartował. No i mówię, dobra. I co, już się przygotowujesz? Zacząłem biegać, jeszcze muszę sobie kupić rower, nauczyć się pływać. Do września dużo czasu. Zdążymy. Znaczy, jeżeli chodzi o starty MMA, czyli te walki w klatkach, w oktagonie, to tak naprawdę ostatnią walkę stoczyłem 2 lata temu w czerwcu i to była moja ostatnia walka. Tą walkę wygrałem i stwierdziłem, że w taki sposób sobie zakończę starty MMA. Ze względów zdrowotnych, ze względów finansowych, przygotowania do takich walk naprawdę mnie dużo kosztowały. U siebie w mieście, w Pile, u siebie w klubie. Nie byłem w stanie też jakby w 100% się przygotowywać, więc bardzo często jeździłem do Poznania przygotowywać się z chłopakami. To musiało wpływać na to, że w pracy musiałem brać urlopy, koszty wyjazdu. I tak naprawdę no, pieniądze, które się dostawało za tą walkę, zwracało mi się za cały okres przygotowawczy, czyli wychodziłem na zero i stwierdziłem, że no, szkoda już narażać w moim wieku, jeżeli chodzi o MMA, zdrowia i nie mieć z tego po prostu jakby wielkich zysków, a ryzykować, bo wiadomo, kontuzje, jeżeli chodzi o MMA, walki są częste, przekładało się to na chorobowe w pracy, więc no, było za dużo minusów, stąd taka decyzja została podjęta. Jeżeli chodzi o jiu-jitsu, wydaje mi się, że nie myślę o czymś takim, kiedy się wycofam. Wydaje mi się, że dopóki zdrowie pozwoli, to cały czas będę startował. Jiu-jitsu jest takim sportem, że tam nie ma uderzeń, jest naprawdę... Tylko turlanie po macie. Turlanie po macie, jest bezpieczne, jeżeli robimy to z głową i wiemy co, jak, to krzywdy sobie nie damy zrobić. Także no, można startować, póki zdrowie pozwoli i ja mam takie założenie. A masz jakiś plan, co będziesz wtedy robić na tej sportowej emeryturze? Czy w ogóle o tym nie myślisz? Tematu nie ma. Nie ma. Nie, w ogóle nie myślę o czymś takim. Na pewno kształtują i też w dużym stopniu zależy od charakteru danego człowieka, bo możemy też spotkać osobę, która nie będzie miała tej pokory w sobie. No, na pewno ten procent tych ludzi jest mniejszy, ale każdy, kto gdzieś tam zawodowo walczy, długo już przede wszystkim spędza te wszystkie wyrzeczenia, które są potrzebne, żeby zdobywać te mistrzowskie tytuły, uczą właśnie tej pokory, uczą szacunku i no naprawdę, no mi się wydaje, że samych dobrych cech
gdzieś tam się zarzuca, że agresja, tak, bo sporty walki to agresja. Mi się wydaje, że to nie ma zupełnie nic z tym wspólnego. Jeżeli ktoś jest agresywny, to będzie agresywny i sport walki na to nie wpłynie, a w drugą stronę może być, bo taka osoba może być właśnie poskromiona, jeżeli przyjdzie do jakiegoś naprawdę klubu sportowego, który ma prawidłowe podejście. Znaczy dość około 7 lat, około 7 lat pracowałem w klubie Browar na w ochronie, więc bardzo często... Już wiem, skąd cię kojarzę. To, ale nie wykorzystywałem. Nie. Więc bardzo często starałem się wykorzystywać chwyty przede wszystkim, tak? Mówimy o brazylijskim jiu-jitsu. Jest to nawet o tyle bezpieczniejsze, że jeżeli kogoś bym uderzył, ktoś by, nie wiem, został złamany noc, szczęka, ja bym miał wtedy jakieś tam, ponosił odpowiedzialności. A tak jak się po prostu kogoś tam przydusi, czy wykręci rękę, wyprowadzi z klubu, to jakby unikamy tego, że zrobimy mu krzywdę, tak, za którą później będziemy odpowiadać. Znaczy, wydaje mi się, że tak, że najgorsze jest zrobić sobie przerwę. Wchodzimy w ten tok treningowy, naprawdę wyrzeczenia, dużo wyrzeczeń, zmęczenie, ciało no, posiniaczone, zmęczone, wiadomo, wszystko zależy, co robimy, tak? Czy jak to siłownia, zakwasy. W końcu ciało się do tego przyzwyczaja, my się przyzwyczajamy do tego, jesteśmy fajnie w tym toku treningowym, możemy sobie trenować i w momencie, kiedy robimy sobie przerwę, to ciało jakby dostaje taki sygnał tego odpoczynku. I przyzwyczaja się do odpoczynku i wtedy pojawia się myśl, że znowu trzeba tam iść, znowu będę miał zakwasy, znowu będzie bolało. Także naprawdę też widzę u siebie w klubie zawodnicy, którzy gdzieś tam robią sobie przerwę, to tam 60-70% tych zawodników już nie wraca, a jak wrócą, to już jest na zasadzie raz w tygodniu jest na treningu dwa. To na pewno, no dużo sportowców stosuje diety specjalnie rozpisane pod siebie. Ja do takich osób nie należę, bo jakbym opowiedział, co ja naprawdę jem, ile tego jem, to byście nie uwierzyli, że tak wyglądam i uprawiam. No to co jesz i ile jesz? Jak... Oczywiście. A kto gotuje w domu? Ja. Ty? No, oczywiście. Super. No to co i ile? Nie, właśnie nie. Ja jem dużo słodkiego na przykład, tak? Jak ja rano się obudzę to i gdzieś przy łóżku leży czekolada, to ja na dzień dobry pół czekolady zjem, to jest moje śniadanie. Aha. Nie mam owsianki? Nic? Nie mam takich naprawdę, ja nie mam takiej diety, która gdzieś tam pomogłaby. Nie wiem, po prostu no lubię jeść, lubię niezdrowo. A to jem, to tak, ale to mięso, no mięso musi być. Ale no, to tak, tak, mięsa też, no jeżeli chodzi o obiady, ale dużo jem po prostu słodyczy i gdzieś tam fast foodów niezdrowych, jakoś nie czuję tego, żeby mi to przeszkadzało, no może po prostu taki organizm. Tego nie było, to się wytnie. Jeżeli chodzi o posiłki, to nie. Czy na pewno jak jadę na zawody, no to jadę z takim nastawieniem, żeby te zawody wygrać, Wiadomo, że no, nigdy się nie wygrywa, bo każdy z takim nastawieniem jedzie, bo jeżeli ktoś jedzie z nastawieniem, że nie wiem, nie da rady wygrać, to już w 50% przegra, bo w głowie już siedzi przegrana, ale też przede wszystkim, jeżeli chodziło o walki MMA, jechałem z myślą, że chcę wygrać, ale też dać dobrą walkę, bo nieraz można było przegrać, ale walka była bardzo fajna, widowiskowa i też gdzieś dzięki temu można było uzyskać jakieś przez to profity, nie? Nie tyle z samych wygranych, ale zdanie dobrej walki. No w MMA było tak, że jak się walczyło, na gali siedzieli różni ludzie, co organizują galę i dając dobrą walkę, nie zawsze wygraną, później dostawało się oferty innych walk. No, brazylijskie jiu-jitsu nie jest tak widowiskowe, nie przyciąga takich tłumów jak MMA, ale wydaje mi się, że nie brakuje. W 100% teraz jestem skupiony na brazylijskim jiu-jitsu, to mi daje naprawdę wiele szczęścia. I spełniam się w tym, więc wydaje mi się, że nie, że jest, jeżeli chodzi o MMA, rozdział zamknięty. Miałem okazję, stoczyłem 12 zawodowych walk, sprawdziłem się w tym, posmakowałem co i jak i to mi wystarczyło.
Mi się tatuaże podobają, ja sobie zrobiłem tatuaże, każdy mój tatuaż coś oznacza, nie mam żadnego tatuażu na zasadzie, o, to fajnie wygląda, ja sobie to robię, znam znaczenie każdego mojego tatuażu, robiąc sobie to, poznawałem właśnie symbolikę, znaczenie i każdy tatuaż, który mam, odzwierciedla moje życie, to, co się w nim wydarzyło, to, co chcę robić, motywuje, napędza. I stąd dużo właśnie po prostu japońskich symboli, motywów na to się przekłada. A wiesz, co znaczą te napisy na twoim ramieniu? To są... Dobra, chciałem zażartować, bo zawsze jak ktoś się pyta, to mówię, że to są... Ale w domu byłoby lanie. Nie. Zawsze jak ktoś się pyta, co znaczą te japońskie napisy, to mówię, że to są ulubione smaki zupek chińskich. Nie, słuchaj... Na przedramieniu mam 7 japońskich znaków i są to główne zasady kodeksu Bushido, czyli kodeksu, którego żyją samurajowie. No, honor, uczciwość, pracowitość, odwaga, męstwo. U mnie już może nie widać, ale siniak nad okiem już zszedł, także nie można powiedzieć, że... Nic się nie stanie, że nie będzie żadnych uderzeń, że nie będzie śladów. Ciemne rajstopy maskują siniaki na nogach, więc jest to sport kontaktowy, więc siniaki będą, bóle gdzieś tam też się pojawią, ale nie jest to na tyle szkodliwe, żeby można było naprawdę zrobić sobie jakąś dużą krzywdę. Tak jak tutaj Marcin wspomniał, nie jest to MMA, więc nie ma jakichś tam większych rozcięć i tak dalej. Głównie to są tylko siniaki. Jeśli chodzi o... Co jest na treningu, zostaje na treningu. Tak, zostaje na treningu. Tak naprawdę 2 godziny treningu pozwolą wam na to, żeby odreagować cały dzień, cały stresujący dzień. Wystarczy 2 godziny treningu i naprawdę po tych 2 godzinach marzycie tylko o tym, żeby się położyć. Ale myślisz sobie, to jest mój szef, teraz mi dołożę. Wyobrażasz sobie gdzieś tam w głowie... Nie, akurat mi mimo wszystko jest bardzo ciężko przełożyć na treningu to, że to jest nie mój mąż, tylko to jest na treningu to jest mój trener. No mimo wszystko ciężko to działa i często nawet nie zwracam się do niego, trenerze, na treningu. Tak. Także no... Nie dusz tak mocno. Tak, ja mam akurat tą, powiem, że tak troszeczkę satysfakcję też z tego, że jak ja się tam trochę uśmiechnę, to mam trochę lżej i wykorzystuję to w pełni, przyznaję się bez bicia, wykorzystuję to. A jeszcze wracając do samego jiu-jitsu, kobiet jest mało, bardzo mało. Ja ostatnio się śmiałam, że nawet dopłacając im, to i tak by nie trenowały. Bo no jest to dosyć mimo wszystko ciężki, tak? Ciężki sport dla kobiet, kobieta, która przychodzi do klubu i widzi jedną dziewczynkę 16-letnią, widzi na przykład mnie i do tego 12 facetów większych od siebie, no to raczej nie, raczej patrzą na to bardziej z przerażeniem, bo... Ale gdyby jakaś pani chciała przyjść trenować, to będzie miała z kim trenować. Tak, ja będę tam, mam nadzieję, że jeszcze trochę tak będę tam trenować i może, ja zachęcam jak najbardziej, bo mimo wszystko naprawdę można się w to wkręcić i polecam, zachęcam. Mam nadzieję, że jiu-jitsu będzie jakoś jeszcze mimo wszystko bardziej rozwinięte i bardziej propagowane też dla kobiet, żeby też mogły spróbować tego sportu, bo naprawdę warto. Dziękujemy. Tak jak to zostało wspomniane właśnie, mimo że Piła nie należy do takich większych miast, gdzie są kluby, gdzie są miasta, gdzie brazylijskie jiu-jitsu są po 5-6 klubów, u nas w Pile jest tylko jeden klub, to mamy mocny akcent właśnie na arenie krajowej i? Teraz próbuję sobie przypomnieć datę mistrzostw Polski. W Luboniu? Tak. Dwa tygodnie temu około 5-6 marca odbyły się właśnie Mistrzostwa Polski w brazylijskim jiu-jitsu, gdzie tutaj ode mnie z klubu wystartowało 9 zawodników i wróciliśmy z 5 medalami, 3 tytuły mistrzów Polski, brawa! Wicemistrz Polski i brązowy medal. I
też fajnie właśnie zaznaczyć, że najmłodsza zawodniczka, 16-letnia Zuzia Muszyńska, zdobyła właśnie tytuł mistrzyni Polski w swojej kategorii juniorach. No i to jest właśnie fajnie, to pokazuje, że dziewczyny też mają do tego charakter i są w stanie po prostu pokazać się na arenie.